Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, zobaczcie, po co Chrystus w ogóle do nas mówi? Mówiłem wczoraj, jeżeli ja słucham Słowa Bożego, to wchodzę w relację, w komunię, we wspólnotę z Bogiem. Jego Słowo to jest sam Chrystus. Jeżeli ja słucham Jego Słowa, znaczy, że słucham Chrystusa. Jeżeli ja to Słowo przyjmuję, On zaczyna żyć we mnie. Zaczyna żyć we mnie Jego boska natura. Tak rodzi się we mnie mocą Ducha Świętego sam Chrystus. On nas przebóstwia. To jest ostatecznym celem chrześcijaństwa. Wielki Post niesie też tą zapowiedź w zasadzie życia wiecznego. My po to jesteśmy chrześcijanami, żeby żyć wiecznie, że kresem tego wszystkiego, o czym tu opowiadamy, jest ta komunia z Chrystusem. Tym się będziemy radować w wieczności. Będziemy synami i córkami Najwyższego. Będziemy jak bogowie. My nie zostaliśmy wybrani do małego szczęścia. Do byle jakiego szczęścia. My nie zostaliśmy wybrani, żeby się radować byle czym. Zostaliśmy wybrani do wiecznej chwały. Do wspaniałości. Do mieszkania w tej nieprzeniknionej światłości, w której mieszka Bóg.